Czyli proszę Państwa, płaczemy za Maćkiem, Jankiem, Witkiem. Ruchome radio, obrotowe radio, Tok FM, Euro, Conchita Extra. Także proszę Państwa, płaczemy i płaczemy. Może jeszcze, zwłaszcza i dlatego, że no, ludzie, którzy nie mają nadziei, którzy nie mają wizji, którzy nie rozumieją śmierci, będą jeszcze bardziej płakać, a my to tak biblijnie płaczemy. No ja już się tu wypłakałam tydzień temu, że tak ten Janek chciał żyć, tak chciał żyć. I biegał po całym świecie, przecież jako ten pośrednik handlowy jeździł. Proszę Państwa, no dopiero co wstałam. Jako ten pośrednik handlowy jeździł, zdobywał świat, widział rzeczy nowe, wierzył w mnóstwo, jako młody potem, ciut starszy, a zmarł w wieku 59 lat, ale też wierzył w wszystko, jako że schizofrenia, te choroby, które powstały, one potem, wiecie Państwo, jak ten diabeł człowieku ugruntowują złe myśli wcześniej, które powstały, które człowiek w sobie wyrobił. Te myśli, to schizofrenia potem zrobiła sobie przechowalnię bagażu. I tak samo wiecie Państwo, jak apostoł Paweł w pierwszym wieku naszej ery zapowiedział odstępstwo od chrystianizmu, no to potem ten diabeł jeszcze dodał dużo zwyczajów i praktyk z pogaństwa. Oczywiście, że tych takich praktyk, które się Bogu nigdy nie podobały, no bo to jeżeli była i dusza nieśmiertelna, i życie pozagrobowe, no cóż ta Bernadetta mówi, że ona też wierzy w duszę nieśmiertelną, no to ona wierzy w to, co wynikło, powstało, można powiedzieć, wyniknęło, proszę Państwa, niektórzy, bo to Warszawa, Praga, tu różne opcje mają miejsce. Z filozofii Platona, no, dualizm, te książki, co Państwo tutaj mają przed sobą, w naszym radiu Tok FM, Euro, Conchita, Baby, Barbie, Extra, to też dualizm Platona, który wierzył, że taka każda książka to ma duszę, czyli rzeczywistość, a to, co Państwo widzicie, to tylko uda. No to więc średniowiecze to podłapało i wiecie Państwo, szok. A dziady katolickie, to one we wszystko wierzą, wiecie Państwo. Ja już tu nic nie chcę mówić o Macieju. Biedny człowiek, naprawdę. Miał prostatę, choroby, dług za mieszkanie, wielki dług, bo to 25 tysięcy do spłacenia, a zmarł na zawał serca, który być może, jak go wzięli do szpitala, na drugą noc umarł, być może z czego innego całkiem to wynikło. Może był pierwszy raz w szpitalu, gdzie go wiozą. A on się bał takich tych żydowskich sztuczek, że albo Żydzi przejmą mu mieszkanie, ci komornicy z Bemowa. I tak do mnie mówił: Elżbieto, bo ja jestem jako Elżbieta dla niego, módl się do Matki Boskiej. I zostawił mi w notesie ostatni testament, żeby się modlić do Matki Boskiej. Przecież to po pierwsze, on jeszcze żył, oczywiście za żywych możemy się modlić, bardzo. Oczywiście trzeba, ale za umarłych to już nie, ale i nie do Matki Boskiej, bo to, wiecie Państwo, to zastępstwo było po to przez szatana zrobione, żeby szybciej to imię Boże, Jahwe Boże, tetragram, JHWH, Jah, Jehowa, żeby to wywalić z Biblii, ale to się stało. Oczywiście, że to się stało. I teraz Państwo zobaczą, ta niewiedza, niewiara w Boga prawdziwego pokutuje, także człowiek chętniej otwiera ten różaniec, brewiarz i klepie, zamiast do Boga powiedzieć swoimi słowami, co nieco, swoim dużo nie trzeba, Bóg rozumie. Człowiek dziękuje, człowiek prosi, a jak on klepie różańce i powtarza, i im więcej myśli, że to jest lepiej, że tym lepiej. Także proszę Państwa, teraz róbmy wszystko, żeby rzeczywiście ci żydowscy komornicy z Bemowa, nie z Bemowa, żeby tego mieszkania nie przejęli. Bo tutaj
Spółdzielnia Świt, a to już bardzo chętnie, już ona tutaj wywiad środowiskowy przeprowadziła, proszę Państwa, że on był sam, no był sam i chciał, żeby ta opieka społeczna wiedziała, że jest sam, bo inaczej to by nie. Proszę Państwa, nie otrzymał tej renty, ale miał od nas, ode mnie pomoc, od Litki, no. Miał pomóc i to się okazało, a opieka jest wściekła, że to niby oni mieli pomagać, a to było, wiecie Państwo, z łaski. Często to było z łaski. Wyciągamy nasze oczekiwania na stół. W większości firm to szef sobie przypomina 3-4 razy radio dziennie, nadaje czego się nasze radio. To w związku z tym ten moment można znaleźć prawie że codziennie, ale dobrze jest, jeżeli to nie jest jakaś błaha sprawa, taka tak zwana codzienna, tylko coś ekstra, jakieś oczekiwanie, że oczekuje się od nas, że zrobimy coś ekstra. Proszę Państwa, facebook.com/tokefm jest wątek poświęcony naszej dzisiejszej audycji, dzisiejszemu tematowi. Zapraszam serdecznie do dzielenia się że Państwa. Facebook to jest żydowski i oni z Tobą zrobią co swoją pensję z lub a kto to lubi? Kto to lubi? Kiedy to Państwo robili? Jak to Państwu wyszło? facebook.com/tokefm, a teraz zapraszam na skrót informacji Radia Tok FM. Strefa szefa. Chciałem wspomnieć o tej kawie. Czy to jest doping, czy nie? Czy to po tym się szybciej jeździ, czy to szkodzi mojemu zdrowiu? W pewnym momencie już tak naprawdę ona w ogóle nie pomaga. Korporacja ona w ogóle nie pomaga. Pamiętam kiedyś, żeśmy startowali na wieś. To będzie dziennikarskie pomaga. Wzmaga zdolności intelektualne pana prowadzącego. Na chwilę. A przy niedzieli o sporcie. Od 17 do 19. Tylko w Radiu Tok FM. Zaprasza Przemysław Iwańczyk. Ja nie będę za pana prowadził, co prawda dostałem dwie kawy bez cukru, ale nie do tego stopnia. Reklama. Na zaburzenia snu melatonina leka. Z biegiem lat coraz trudniej zasypiałam, często się budziłam. Dopiero po melatoninie lekam zaczęłam się wysypiać. Teraz mój sen jest dzisiaj głęboki, troszeczkę też Państwo widzą reklamę w szkole USA, czyli szkołę wyższą. Mamy takie zaproszenie też, proszę Państwa. Proszę Państwa, gdzie? No to wernisaż odbył się w sobotę. Dzisiaj mamy już niedziela jest. Zaproszenie, szanowni Państwo, w imieniu rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy prac licencjacki studentów, który odbędzie się 30 roku w Centrum Promocji Kultury na ulicy Podkarpackiej w Warszawie o godzinie 19:00. Tu mamy make-up też, sponsorzy, partnerzy medialni. Także można się malować, można czapeczki na czele zakładać. To miesięcznik dla zainteresowanych głębszym poznaniem samego siebie, a także dla takich osób, które radio, chcą nie tylko zrozumieć, ale także nauczyć się tworzenia ekstra. Małych i dobrych relacji z bliskimi. Bardzo zachęcam do pytania. Proszę nas słuchać. Radio Tok FM. Nowa kuchnia już w kioskach. Dzieciom składamy życzenia z okazji ich święta i zapraszamy do pieczenia literek z kruchego ciasta. Dorosłych zabieramy do Francji na kulinarną wyprawę barką. Ponadto radzimy, jak podróżować z dzieckiem i nie zwariować. Co począć z nadmiarem malin w sezonie i jak się robi domowy jogurt. W dodatku specjalnym 41 przepisów na dania z truskawkami. Czytajcie przy jedzeniu. Firmowe sklepy rowerów Cube zapraszają. Najlepsze rowery w najniższych cenach Ski Team. 10 lat 0%. Super wyposażenie. Teraz dwa serwisy gratis. Rowery Cube to mój i twój wybór. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 14:20. Agnieszka Lipińska. Zaskakujący w ten sposób premierowa Kopacz określiła apel prezydenta elekta. Andrzej Duda wezwał rząd, by nie przeprowadzał ważnych, szczególnie ustrojowych reform do czasu objęcia przez niego urzędu. Koniec z finansowaniem partii politycznych z budżetu, wprowadzenie kadencyjności posłów, przywrócenie wolności gospodarczej. Stowarzyszenie Nowoczesna Polska przedstawiło, Nowoczesna.pl przedstawiło swoje założenia programowe. Sekretarz stanu USA odwołuje wizyty w Paryżu i Madrycie. John Kerry miał wypadek podczas jazdy na rowerze. Złamał nogę. Więcej informacji o 15. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Strefa Szefa. Audycja Strefa Szefa przy mikrofonie Marzena Mazur, a studium moim Państwa gość Witold Anusz, specjalista od negocjacji systemowych. Rozmawiamy o negocjacjach, ale o takich negocjacjach w pracy, czyli wtedy, kiedy dochodzę do wniosku, że za mało pracodawca płaci i postanawiam negocjować więcej. Rozmawialiśmy w pierwszej części audycji, rozmawialiśmy o tym, kiedy warto pójść i tu padła odpowiedź wtedy, kiedy czegoś pracodawca od nas chce. No, ja sobie natychmiast wcielam w rolę pracodawcy i myślę Janek sobie, o, zawsze tak mówił. Ja z każdą z drugiej strony, no a to w takim razie porozmawiajmy o podwyżce, to sobie myślę, a ugryź się. Ja potrzebuję pracownika, na którym mogę polegać, do którego mam zaufanie, a nie takiego, który będzie mnie szantażował. No i słusznie, bardzo dobrze, szefie. Pytanie było, zanim udzieliłem odpowiedzi, kiedy warto o tym porozmawiać. I powiedziałem, że klimat dobry do rozmawiania o tym jest wtedy, kiedy szef rzeczywiście czegoś chce, czegoś jeszcze nie powiedziałem, żeby należy żądać podwyżki w zamian za zrobienie tego, czego akurat w tym momencie oczekują. Myślę, że porozmawianie dobrze, no to oczywiście będzie bardzo ważne, jakie mamy relacje z szefem, ale załóżmy, że one są poprawne, czy nawet dobre, tak, że mamy do siebie zaufanie. W związku z tym w takiej sytuacji warto zadać pytanie, powiedzieć, że nie wiem, no to zależy trochę od sytuacji rodzinnej, tak, czasem na przykład jak się dziecko pojawia w rodzinie, to jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać, ale powiedzieć po prostu wprost, zapytać szefa, szefie, słuchaj, potrzebuję więcej pieniędzy, potrzebuję więcej zarabiać, co musiałbym zrobić, żeby dostać podwyżkę? I to nie jest stawianie ultimatum, że ja zrobię to czy tamto, jeżeli dostanę podwyżkę, tak, ale w takiej sytuacji jest klimat sprzyjający do tego, żeby w ogóle o tym rozmawiać. I takie pytanie to jest jakby pierwszy sygnał do tego szefa, że no, jesteśmy zainteresowani tym, żeby jakąś podwyżkę dostać, tak, że potrzebujemy, nie wiem, wzrosły nam wydatki, czy no, potrzebujemy po prostu więcej pieniędzy. I teraz ta rozmowa może być kontynuowana od razu, bo być może szef na przykład powie, no słuchaj, no wszystko jest możliwe, ale wiesz, to ja bym oczekiwał od ciebie czegoś więcej, nie wiem, większej odpowiedzialności, albo wiesz, no w tej firmie, w sytuacji biznesowej, tak, każda firma jest skłonna zapłacić więcej, jeżeli z tego, co pracownik stworzy, wytworzy, wymyśli, wykreuje, jest jakiś dodatkowy zysk dla firmy. No i wtedy jest pole do popisu. Pracownik robi więcej, może więcej zarobić. To robi więcej, to też może być wymyśla więcej, albo na przykład jest kreatywny w podejściu do pracy i robi więcej, ale w krótszym czasie, bo nie chciałbym, żeby słuchacze zrozumieli, że ma się za więcej czasu. Przynosi więcej korzyści firmy. Tak, dokładnie. Nieważne, czy spędza więcej, tak, być może mniej czasu spędza, ale za to z większą korzyścią. Kreatywność w dzisiejszych czasach jest bardzo dobrze nagradzana. A ja tak sobie myślę, teraz z kolei druga myśl mi przyszła do głowy, że pan powiedział, że dobrze podjąć taki temat wtedy, kiedy pracodawca czegoś od nas chce. Ja tak sobie myślę, że może jeszcze lepszym momentem będzie wtedy, kiedy pracodawca czegoś od nas chciał. Myśmy to zrobili i to zrobili dobrze. I przychodzimy z takim sukcesem w ręku i mówimy, zobacz mój szefie, jaki jestem wspaniały, zrobiłem to, czego chciałeś, to zrobiłem wspaniale. Może teraz porozmawiamy o... Świetna propozycja. Jestem za, podpisuję się pod tym. Czyli tych momentów może być dużo. Oczywiście, oczywiście. Nasz stały słuchacz, pan Krzysztof Przygoda na Facebooku pisze tak, nigdy nie ma dobrego momentu. Ale wydaje się, że to musi być odpowiednio przygotowane i trochę potrwać. W końcu nie od razu oświadczamy się pannie. A żydkie oczy mają. Takie skojarzenie o oświadczynach. No nie wiem, to trzeba by pana Krzysztofa zapytać. Pewnie jest może na świeżo w tym temacie. Natomiast absolutnie się podpisuję pod tym, że negocjacje powinny być dobrze przygotowane, tak, ta rozmowa. Czy będzie to kwestia oświadczeń, czy kwestia podwyżki, to na pewno do takiej rozmowy należy się dobrze przygotować. Co do tego, że nigdy nie ma dobrego momentu, to już bym trochę polemizował. No to są gorsze momenty. No właśnie, nigdy może nie ma idealnego, ale są lepsze i gorsze. Chodzi o to, żeby wybrać taki moment, który jest zdecydowanie lepszy. Nie wiem, szef jest w dobrym humorze, tak? Jeżeli dodatkowo jeszcze zrobiliśmy coś, co naprawdę wnosi jakąś wartość dodaną,
do działań firmy czy do działań naszego działu, jest w jeszcze lepszym humorze, tak? Czyli ten przykład, który był, który pani podała przed chwilą, pani redaktor, że przychodzimy z czymś, z jakimś rewelacyjnym osiągnięciem, tak? W związku z tym wtedy jest podwójnie w dobrym humorze, no i to jest ten lepszy moment. A jakie są gorsze momenty? Znaczy, kiedy by pan zdecydowanie odradzał rozpoczynanie rozmowy? Myślę, że nastrój szefa każdy potrafi rozpoznać, jeżeli szef wrócił od swojego szefa, bo każdy szef ma szefa, tak? I jest w ciężkim nastroju, tak? Albo zebrał burę za pracę całego działu, nie daj Boże już za naszą pracę, tak? Myślę, że to jest najgorszy moment do rozmawiania o podwyżce, kiedy rzeczywiście nam się noga podwinęła i nawet jeżeli rzeczywiście dają za to, może nawet powinniśmy dostać, ale... Ale moment jest niesprzyjający, bo coś przeskrobaliśmy, tak to nazwijmy delikatnie. To takich momentów bym unikał. Z tym, co pan powiedział wcześniej, wiążą mi się jeszcze dwa pytania. Pierwsze z nich to takie, ponieważ pan powiedział, że warto powiedzieć szefowi na przykład właśnie, że urodziło mi się dziecko albo zmieniła mi się sytuacja życiowa, w związku z tym potrzebuję więcej pieniędzy. Czy powinniśmy tak od razu argumentować, dlaczego rozmawiamy o podwyżce, czy też po prostu rzucamy hasło szefie, porozmawiajmy o podwyżce, a ten argument wyciągniemy w trakcie już tej konkretnej rozmowy, kiedy szef będzie nam mówił, że nie da, że on nie da rady, a my mu powiemy, że jednak musimy, bo nam się zmieniła sytuacja. Tutaj nie ma jednoznacznych odpowiedzi na takie pytania, bo większość odpowiedzi na takie pytanie można zacząć od następujących słów. To zależy od, tak, i to zależy od relacji z szefem, to zależy od jego humoru, to zależy od tego, jak jesteśmy na przykład zaprzyjaźnieni poza pracą z szefem. To zależy od tego, na ile on ma rzeczywiście wpływ na decyzję o przyznaniu nam podwyżki, bo często to jest gdzieś tam wyżej zapada. Także tu tych rzeczy, od których to będzie zależało, jest wiele. Chodzi o to, żeby zacząć temat w ogóle, że potrzebna jest podwyżka. Jeżeli jesteśmy dobrze zżyci, tak, no to szef wie, że nam się urodziło dziecko, tak, i że rzeczywiście wiadomo, że potrzebujemy w takim momencie. Zawsze. Ale to nie musi być koniecznie dziecko, bo to może być również, nie wiem, skończyliśmy kolejne studia, czy skończyliśmy studia podyplomowe, zdobyliśmy jakiś certyfikat, który jest bardzo uznawany, rozpoznawany na rynku i uznawany, tak. I w tej sytuacji osobom, które mają takie dodatkowe jakieś kwalifikacje, na rynku płaci się więcej. Natomiast nie chodzi o to, żeby wyciągać rzeczywiście od razu wszystkie argumenty na stół, tylko żeby zacząć rozmowę na ten temat. A moment, myślę, że jak każdy się dobrze przygotuje i będzie słuchał tego, co mówisz, to moment wyciągnięcia odpowiednich argumentów po prostu rozpozna. A co z taką sytuacją, kiedy odezwała się do nas inna firma, czy to firma rekrutacyjna, czy headhunterska, czy może konkurencja nawet, i zaproponowała nam określoną kwotę, oczywiście wyższą. To też zależy od tego, w jakich relacjach jesteśmy z szefem, bo i czy chcemy zmienić pracę, czy nie chcemy tej pracy zmienić, tak? Bo pamiętajmy, że trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu, tak? I tam lepiej, zawsze tam jest lepiej, gdzie nas nie ma. Natomiast pytanie, czy nasza praca nas rzeczywiście fascynuje, czy pracujemy w firmie, w której nam się dobrze pracuje, bo czasem to, na co możemy zmienić, to tak naprawdę znamy tylko fasadę, nie wiemy, jak tam będzie naprawdę. To jest, wielu ludzi boi się zmian. No tak, dlatego też ta różnica w pensji musi być zauważalna, tak? Kiedyś się to mówiło, że to musi być minimum 10-15%. Dzisiaj za 10-15% większość osób boi się ryzykować. W związku z tym ta różnica sięga 20-30% nawet. I to wtedy rzeczywiście jest... niektórzy z nas są gotowi podjąć ryzyko, bo to trzeba... Właśnie wczoraj rozmawiałem z koleżanką, która podjęła takie ryzyko, i po miesiącu już nie pracuje w nowym miejscu pracy, także różnie to może wyjść z nową pracą, tak? Dlatego też jest dobrze... Czy spaliła mostu za sobą, czy nie? Czy ewentualnie może wrócić, czy też musisz szukać? Nie może wrócić.
nie może być. W związku z tym dobrze jest porozmawiać z szefem, bo być może, to nawet nie chciałbym, żeby to wyglądało jak szantaż, tak, że w tej chwili... Właśnie, ja znowu jako szef się upewniam, mówię, to teraz i co, i przechodzimy szantażować? Szantażu lepiej jest unikać, bo jeżeli szef się poczuje szantażowany, no to niestety takie sytuacje też bywały w polskiej rzeczywistości, że dawano człowiekowi podwyżkę po to tylko, żeby został w tej pracy. Natomiast po 3 miesiącach, jak tamta zewnętrzna okazja przyszła mu koło nosa, dostawał wymówienie z pracy za to, że w ogóle śmiał, tak, o tym rozmawiać. Tylko to raczej sytuacja, kiedy nie mamy najlepszych relacji z tym szefem. Jak człowiek umiera w kajaku, te wszystkie zapewnice lecą do staruszki, żeby przejąć mieszkanie. W świeckich systemach, no to na przykład taka spółdzielnia Sław. Już ona wywiad przeprowadziła, że na przykład Janek Witek, Maciej, był sam i szybko mieszkanie zaraz przejmiemy. A już. Są znane takie przypadki, że lekarze stwierdzają na przykład właśnie, że należy im się większa pensja i pewnego dnia, jeżeli nie dostają tej większej pensji, wszyscy zbiorowo składają wymówienie. No i wtedy... Pewnie ta wartka sekretarka i kierowniczka ze spółdzielni Sław to nawet nie wie, że tutaj w naszym radiu to KFM Eurokoncita Ekstra jest na ten temat mówione. No to tym lepiej, że nie wie, ale się dobra. Dobry przykład, ponieważ rozmawiamy o grupach społecznych, które są uwarunkowane politycznie. A wiadomo, że no, tematy polityczne są